Siema, siema, witam. Dzisiaj wybieramy się w trasę. Postanowiłem nagrać tą trasę, bo to moja pierwsza trasa po Ameryce. Pierwsza trasa po Ameryce. No i tak, już mówię skąd ta trasa, dokąd. Trasa jest z Ventachi przez Yakima do De Dales, De Daches. No, co wieziemy? To jest dobre pytanie. Co my wieziemy tak w ogóle? Zaprawę murarską. Idealnie, idealnie. Wierzymy zaprawę murarską na budowę. Musi się budować społeczeństwo po tym kryzysie. O, i wiadomo, nowa ciężarówka dostałem, bo to zlecenie jeszcze nie mam swojej, trzeba ją naprawić. Chciałem ustawić pod siebie, ustawiam, o ten zostawiam do pod siebie ciężarówki. Jak najniżej, o jest, jak najniżej trzeba siedzieć. No i gites. I możemy wyruszać. Światło nie trzeba mieć włączonych. Ta, ale w ogóle mamy ten. Zaraz się obrócę. Trochę w lewo wyjadę. Podwójna naczepa. To no jajca. To no jajca dopiero. Jak tu się wyjeżdża stąd? Tu w prawo chyba, ta, to naddać trzeba. Ta ciężarówka ma chyba dziób całkiem długi. Też trzeba na to uważać. Dawaj, otwieraj się. Może spotkamy jakichś innych trackerów, trzeba będzie łapą pomachać. Turn right. O Jezus, co ty mi mówisz? O, to mi Get mówić, ja. ready to turn left. O fuck, a Turn left. Jezus, przestań, już. Nie wiem gdzie jechać. Dobra, wolne, jebać, że to był stop. Lecimy. Keep right. No i ogólnie w porównaniu do Europy to pierwsza różnica, że na tych ulicach jest po prostu kurna szeroko i jest gites. Po Europie to bym się z takim ładunkiem nie zmieścił. No nie ma szans, żebym się zmieścił gdziekolwiek. A tutaj jest w porząsiu. Nic nie przeszkadza, jedziemy sobie. Keep left and then turn left. Keep left and then turn left. Dobrze. Tak zrobimy. Turn left. Ale jest czerwone, o nie. Będzie czekać trzeba. No, ale fajnie. Ale czekando, czekando. Kurde, nie zaparzyłem sobie herbaty, a taką fajną. Nie herbatę, melisę mam taką fajną. To jest melisa z wiśnią. Abym sobie taką wypił teraz. Jezus, no ale nie będę na poboczu stawał, bo przecież przypał. Pierwsza trasa, trzeba zaimponować Keep right. zleceniodawcy. Keep right, dobra. Nie ma problemu. Ale wolna jest ta ciężarówka strasznie. Ale może dlatego, że wieziemy kufa w chuj ton zaprawy. Ale nie wiem, mogę się mylić, że dlatego. No i wyjeżdżamy. Z Waitste... A kurcze. O nie, za połowę mili jest stacja do ważenia. O nie. Wpuśćnie. O, teraz git. Za prusaczkiem. No i na stacji do ważenia. Nie możesz ominąć. Możesz ominąć najmniejszym. Mogę ominąć. To gites, to jadę. Jak mogę ominąć, to. Co ja będę narzekał? O. Jak się. O, teraz jest. O nie! O, teraz jest git. Tylko moment. O, widzę, mam 214 mil. Jezu, czemu to jest w milach? Jesteśmy w Amery. O Jezu, jesteśmy w Keep right. Ameryczce. No tak. No i jak ja mam zrozumieć, ile to jest kilometrów w tych milach głupich? Przecież nie ma szans tego ogarnąć. Dobra, ale w lewo. Turn left. Ale to hamuje w ogóle. Jak to jeździ, kurwa. Jak to się ślizga. No jedź tym prusakiem, jebać ten stop, nic nie jedzie. Siup, ależ wirus sypany ładnie. O Jezus. Ale ładnie, w tej Ameryce to umieją. Nie, wyjeżdżaj. Dobrze, stopa miał, zatrzymał się. Dobra, teraz w las będzie wjeżdżane.
jest ta ładniejsza część Ameryczki, ta zielona jeszcze. Ale nie, 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 w sumie jedziemy w stronę tej mniej zielonej części. No, rzeka, o, drzewo złamane. Pewnie jakiś bober se jadł to drzewo. Jezusie, jaka ta ciężarówka jest wolna, w chuj, ja tam nigdy nie dojadę z taką prędkością. Ja pierdolę, naprawdę? Będzie z taką prędkością jechać? No bez jaj. Nie da rady to przyspieszyć więcej? Przecież w życiu tam nie dojadę. Jezus. Za dużo tej zaprawy chyba. Na taką ciężarówkę. No nie przewidziałem tego. No i co teraz mam zrobić? Bo że to ma 8 biegów i już się skończy... Nie no. Czemu nie idzie do przodu? Halo? Halo Kartus? Czemu nie idziesz do przodu? Halo? 2,9 miles per galon. Dobra, ale... Nie możecie w normalnych jednostkach tego podać. Ja pierdolę, naprawdę. No i dobra, jeszcze ta ciężarówka nie jedzie, zaraz autobus nie wyprzedzi lewym pasem. Pajek zamulam. Jezusie. No przecież nie ma szans tam dojechać z taką prędkością w sensownym odstępie czasu. Przecież 3 godziny będę jechał, przecież to jest nie do zrobienia. Ja pieprzę. A może mam jakiś limiter nałożony? Nie no, niemożliwe. O, zmienił bieg na wyższy, może teraz ruszy. Halo. O, 40 mil na godzinę jadę. O, coś przyspiesza, wzgórki chyba trochę. Dobra, trzeba pamiętać, że nie można będzie wytracić tej prędkości po tym, dobra. Uuu, dobra, 60 prawie, dobra. Lecimy teraz. Chyba pod górę wtedy było. A nie wiem. No teraz normalnie przyspieszasz? O co ci chodzi, ciężarówko? Dobra, po wewnętrznej jedziemy, żeby prędkości nie wytracić. Dobra, wewnętrzna, trochę do zewnętrznej. Nie trzeba było aż tak szeroko tego brać, bo zakręt nie był aż taki ostry. O, ale ten następny się zapowiada nieźle. Kurwa, dwa następne. Dobra, czemu tam są 90 jakieś? Dobra, po wewnętrznej i cyk. Po wewnętrznej. Dobra, w porządku. Trzeba będzie hamować. Gdzie jest breaking point? Na tym znaku. Dobrze, wyhamowano. No nie, jedź. W prawo możesz, jedź. A ty prosto jedziesz, lamusie. O Jezus. Jedź, proszę. Proszę, jedź. Proszę. Śpieszy mi się, zanim się rozpędzi ta ciężarówka. No nie, proszę, jedź. No weź. No i dobra, i teraz czekać trzeba będzie. O, stacja ładna, piękna, restauracja, flaga. O, siema. Wziąłem ci zaprawę murarską. A co ty miotłą robisz, co ty ścierasz? Przecież tam nic nie ma, żadnego kurzu. A tam piach podgarni, bo się wysypał z tej betoniary, chopie. Słyszysz? O, ja jadę, na razie. Miłej roboty. I w prawo siup. I lecimy. Dobra, to się znowu będzie rozpędzać 2 lata ta ciężarówka z tą zaprawą. No a zaraz jest wjazd na autostradę, to w porządku. 160 mil jeszcze. No jeszcze kawałek. Dobra, skręcamy na Seattle. No nie skręcamy na Seattle. Tylko będziemy jechać. Cholera wie, w którą stronę my jedziemy, ale na pewno nie w stronę Seattle, bo to w drugą stronę. Kompletnie w drugą stronę, więc... I siup. Nawet nie jest tak źle z tymi dwoma naczepami, w sensie dwoma naczepami, po prostu dwie przyczepy mam. Nawet nie jest z tym tak źle, bo te drogi są w Ameryce szerokie strasznie. O, ten Sesiano wjezie, chłop. Dobra, wolne, można zmieniać pasa. No i dobra, się rozpędzamy. O Jezus, sami wieczność. Chociaż nie, już 46 mil. Nie wiem ile to jest kilometrów na godzinę.
Chyba 60 mil to jest stówa. Ale... No, chyba tak. Czyli 50 to jest 8 dych. Dobra, to ma sens. Speed limit. Don't drink and drive. No... Zobaczymy. Tylko... Smula muszę w końcu zgarnąć, to zobaczymy. Będzie chlanie w trasie kiedyś. Kiedyś będzie to chlanie w trasie. I do prawej. Keep right, dzięki. Dzięki, naprawdę. Gdyby mi nie mówiła, to bym już się zajebał tyle razy. I siup. Ale wolna jest ta ciężarówka, Jezus. Wolniutkie to. Ale przynajmniej nie jest to Volvo. I pas mam zapięty. Nie jest to Volvo. Dalej, siup. Dobra, ale pięknie, ale piękne góry, ojej. Ale piękne nic. O Jezus, dobra, spadek jakiś. Kanion. Ojej. That's amazing. Dobra, się rozpędzam w miarę. Jest w porządku. Jechanka jest robiona. O, Raptor. Ford Raptor, fajny. I siup, wyprzedzanko. 73 mile na godzinę. Nie mam pojęcia, ile to jest. Ale je jadę. Ale ograniczenie jest do ilu? Do 60. Dobra. Jeszcze 110 mil. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale jeszcze 110 mil. Jedziemy w stronę Kenewik. Kenewick. I siup. Jest jechanka. O, miasto odkryte nowe. Wow! O, Mustang. O, teraz liczę, ile Mustangów spotkam. Jeden. Dobra, na razie tyle. O, tego z sianem dogoniliśmy. No nie. Chłopie, co tak zamulasz? Paper. Nice. Building the future. Main keep street. Right and then exit right. Keep right and then exit. Co? Keep right and then exit right? A, exit. Right. W sensie tutaj gwiazd. Dobra, w porządku. Go straight on. Dobra. Ten zakręt trzeba będzie zrobić umyślnie. Od zewnętrznej po wewnętrznej. Dobrze, blisko barierki. Nie był taki ostry wcale. Dobra, te zakręty tutaj są tak łatwe. Możesz jechać z nogą w podłodze i jest w porządku. Nie to co, kurna, w Europie. W Europie to jest ja... O Jezus, w Europie to nie da się jeździć. Jak teraz, jak raz się pojedzie w Ameryce, to już się do Europy nie wróci. Po dwóch trasach możesz sobie kupić nowego Rolexa. Nie to co w Polsce. W Polsce to... A, tam... Dobra, jeszcze 75 mil. Nie wiem, co to oznacza, ale jeszcze 75 mil. O, jaka farma śliczna. O Jezus, jak ładnie, jaka farma. Ojej. Co tam mają? Kukurydzę. O Jezus. Porządku. O, ten zakręt jest nic ciężki. Tylko z nic przeciwnego pasa nie może jechać. Dobra, nie jechało. Gites. O, siema, tracker. Nie ma. O, co to? O, dobra. Proszę zatrzymać pojazd do kontroli na najbliższej stacji. Co? Gdzie jest stacja tutaj? O, cholera. O, dobra. No to teraz będzie. Co? I mandat dostanę pewnie. O, nie. Co teraz? Co tu wjazdówę robię? Siema, tracker. Dobra. Hamuj. Dobra, poddać się kontroli, naciśnij. Ma się całkowicie... A, to już. No i dobra.
A po co im to? Taka masa, o. Se drewno wiezie. Nic z prawej, nie jedzie. Gites, o Jezu, co to za droga przynajmniej. No nie, jeszcze pod górkę jest. Ja w życiu tam nie podjadę. Jeszcze mi prędkość wytrąciła ta kontrola wagi. Jezus. Ale słabo. No nie, no w życiu tam nie podjadę pod tą górę. O shit. Rocks. Dobra, to są skały. No w życiu tam się nie podjedzie. Dobra. A weź. No nie, no 30. No nie. Coś nie da się. JCT, nie wiem co to znaczy. O, siema. Szeryf. I siup. 57. Dobra. Get ready to turn left. Co to za znak? Co to znaczy? Ja pieprzę. Nie wiem co to znaczy ten znak. Ale w lewo, dobra. Siup. Get ready to turn right. Dobra, w prawo jest skręcane. Nie ma problemu. Turn right. O Jezusie! O dobra, o dobra, o dobra, o dobra, o dobra, o dobra wyrobiłem. O Jezus. A to było close. O fuck, dobra, będę zwalniał następnym razem. Przepraszam. Ojej, jak tu ładnie. Rzeka w ogóle. No. Jak w Poznaniu. Jedziemy na Górczyn. No, ale ślicznie, ojejku, ale ślicznie. Ale ślicznie. Keep right and then turn right. Dobra, w prawo jechanko. Turn dobra, right. Prawo to można chyba na czerwonym. Dobra, i siu. I wykręcone idealnie. I jedzie coś, nie jedzie. Zmieniamy pas na lewo, jedziemy dalej. Co, są ptaszory tam w górze? Chyba ta. Dobra, już prawie u celu. Siup, 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 siup. Jaka antena? 5G pewnie tam nadają. O nie! Trzeba stąd uciekać, bo ten... folię na łeb założyć sobie. O nie, teraz będę upośledzony. Będę się bał stacji radiowych 5G. Ale ładne, ładne, ale ładne kable. O Jezu, jakie ładne kable. Oj, no dobra. A rzuca tą ciężarówką. Rzuca strasznie. 11 mil, to już prawie u celu. Prawie, chyba. Keep left. Keep left, dobra. To nie skręcam. Siema. 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 O, siema. No, o, co to się takie drzewa kolorowe zrobiły? Jesień mamy, czy co? Wiosnę mamy. Co to jest za kolorowe drzewa? W sumie na wiosnę też mogą być kolorowe. To może kwitnąć na przykład, ale kto wie. O, dobra, jaki tam wjazd dziwny. A nie, w sumie normalny wjazd. Trzeba z autostrady zjechać. Autostrady zjechać po... O, right, o Jezus. And then exit right. Siup. Siup, 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 siup. Exit right. I do dales. Zjeżdżamy. Siup. Trzeba będzie hamować. Turn left. O, Jezus, a to hamulce ma zjebane ta ciężarówka. Dobra, jedziemy. Keep right. Dobra. Tutaj... A, right. Cholera. Tutaj. Nie wyjeżdżaj, chłopie. No, dobrze. Tutaj w lewo trzeba dać. Turn left. Dobra, jest w lewo dawane. Get ready to turn right. Get ready to turn right. Za stacją, ta? Za stacją, no. Turn right. Trzeba naddać troszeczkę.
Dobra, wyrobione. Turn left. Do Home Store bierzemy ten cement. Zaprawę, dobra, zaprawę. Turn right. Dobra, żeby skupili do Castoramy. O, dzięki, nawigacjo. Dobra. Gdzie powinien to zostawić? Dawaj. Parkujemy teraz. Pojedź do strefy rozładunku. No, jakie zaplecze normalnie budowlanego. Widać cement. O, to zwykłe? Nie, to zwykłe, pełne są budowlane cegły. Myślałem, że klinkiery. Siup. Dobra, wyrobię na luzie. A we tu zaparkuj, dobra, to były jajca. No, że tupa mam zaparkować. No i zrobione. Siema, z dostawą jestem, siema. No jest, zrobione. Doskonale. Zużyte paliwo, 47,8 galonów. Nie mam pojęcia, ile to jest. 224 mile, też nie mam pojęcia, ile to jest. Nieważne, zlecenie zrobione, gituba. Także... przyciszę to. Także zlecenie dojechane, jest gituba, zarobiony pitos. 5000 dolarów. Dużo, to jest dużo. To jest całkiem dużo. Za jedną taką trasę. Bardzo dużo. No, także... do następnego. Siema, siema, witam, żegnam. Dobranoc, do usłyszenia.